wybieraj biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno. Wracamy po krótkiej przerwie z magazynem Park Maszyn na antenie kanału sportowego. Paweł Kołodziejczak, witamy serdecznie. W studiu niezmieniony, ale bardzo dobry skład. Adam Skórnicki, trener Orła Łódź. Dzień dobry. Michał Opaciński, dziennikarz kanału Plus Sport. Dzień dobry. Jak się nie mogę odnaleźć o tej godzinie? No właśnie, dziwnie, tak? Wcześniej, taka nieróżowa godzina. Trochę wcześniej, ale no, mam nadzieję, że mimo tej godziny będziecie chcieli się do nas dzisiaj także dodzwonić, no bo oczywiście w drugiej części programu otwieramy telefon, więc będzie można zadawać pytania. My dzisiaj mamy znowu bardzo napakowaną naszą listę, jeżeli chodzi o tematy. Także takie tematy mogliście zgłaszać w sądzie Speedway News, o tym także w drugiej części programu. Natomiast zaraz połączymy się z Tobiaszem Musielakiem, który tym razem dotarł, jest z nami. Tobiasz, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Cześć, cześć. Siema. Tobiasz, mów, co tam u ciebie, bo zeszły tydzień to taki chyba mocno napakowany, jeżeli chodzi o jazdę. Zeszły tydzień, czekaj. Nie, nie było źle. To poprzedni jeszcze. Tak, poprzedni był trochę tak przypominał mi moje lata, gdzie jeździłem w Anglii. Skóra wie, o czym mówię. Także przeloty, walizka, podłoga na lotnisku. Także było fajnie, spoko, ciekawie. No, ostatnio jak mieliśmy porozmawiać, to właśnie byłeś świeżo po powrocie z Glasgow, potem był mecz w Gdańsku, potem... Tak, zapomniałem. Tak, ja tutaj uchylę tajemnicę, że dogadaliśmy się na spotkanie. Piszesz mi, że tak, spotykamy się, potem ja patrzę na relację live, Tobiasz Musielak, złoty kask, przecież ty jedziesz. Tak, ale jeszcze potem do mnie dzwoni, mówi, ty słuchaj, bo Tobiasz chyba jedzie w tych zawodach. Ja mówię, no jestem też w Zielonej Górze i tak, jest na liście startowej, właśnie jedzie po torze. I dlatego doszliśmy do Tobiasz, do tego, dlaczego tak słabo ci poszło w tym złotym kasku. Zawrócili ci głowę. Tak, dokładnie. To wasza wina. No ale... właśnie, jazda tak często, mówiliśmy w przypadku wielu zawodników, my zastanawialiśmy się nad tym, czy sytuacja covidowa, to, że jeździ się raz na jakiś czas, jest dobrze wpływa. No to teraz jak wróciłeś na te tory, że miałeś w zasadzie 3 zawody z rzędu, jak to na ciebie wpłynęło? No patrząc na wyniki w Gdańsku i w Zielonej Górze, pewnie nie byłeś zadowolony, ale jak ty się czułeś na motorze? To znaczy czułem się bardzo dobrze. To dla mnie nie było w ogóle żadnego problemu, aby startować 3 dni z rzędu, bo jakby jestem do tego przyzwyczajony. To w sumie też nie biegłem maratonu, żeby być jakoś przemęczony i gdzieś tam czuć poważne zmęczenie. My żużlowcy raczej trochę inaczej do tego podchodzimy. Nie stanowi to dla nas kłopotu, ale w Zielonej Górze miałem problemy sprzętowe, natury sprzętowej. Już się tłumaczę. W pierwszym motocyklu już stukało, w pierwszym wyścigu odstawiliśmy go, a w drugim no nie widzieliśmy, co się dzieje przez resztę zawodów. Okazało się, że guma pod gaźnikiem była dziurawa i lewe powietrze chwytało pod gaźnikiem, więc no mogliśmy zmieniać, mogliśmy kombinować, a nic by to nie przyniosło. Także kwalifikacja olimpijska tuż przed Tokio zdobyta. Nie, ty zwracałeś uwagę na to, dałeś taką sugestię, że może podejść trochę bardziej wyrozumiale, jeżeli chodzi o godzinę rozgrywania meczów. To ma taki duży wpływ, jeżeli chodzi o to, jak sprzęt się sprawuje i też jak go użytkujecie, jaka jest jego wytrzymałość? Wydaje mi się, że tak. No, poprzez wiadomo, no, żużel idzie w jedną stronę, cały czas jakby zmierza w tą stronę, że będziemy te motocykle zwiększać w nich moc, będziemy coraz częściej robić serwisy. No i kurczę, jechaliśmy te zawody w Gdańsku o godzinie 14 pod żarem lejącym się z nieba, 30 parę stopni było na termometrze. I generalnie nie mówię tutaj o nas, zawodnikach, bo my całą zimę przygotowujemy się po to właśnie, żeby w takich zawodach, w takich temperaturach jeździć i żeby nie stanowiło to dla nas problemu. Ale widziałem też mechaników, którzy zapieprzają gdzieś tam z tymi kluczami, bieg przerwany, szybko podmuchawy. No i te silniki strasznie puchną, które potrzebują tej mocy. A ja też jechałem 3 wyścigi pod rząd, więc generalnie, no kurczę, wiadomo, no mógłbym sobie zmienić motocykl, no ale wiesz, cały czas ufasz temu jednemu silnikowi, który cię wiezie do przodu.
i chcesz na nim jechać. No i gdzieś tam te trzy wyścigi pod rząd to było już jakby, no nie czułem tego motocykla, tak? No, później trochę ostygł i w biegu 15 pojechałem i wygrałem ten wyścig. Fakt, że z czwartego pola, które wtedy było bardzo spoko, ale no już też czułem ten motocykl zupełnie inaczej, że on w końcu chce jechać znowu, że trochę odsapnął i na drugi dzień, jak już odpaliliśmy, no to też już był taki gdzieś tam trochę zjałowiony. No a jak już nakręciłem gazu na starcie, no to wiedziałem, że coś się dzieje nie tak i serwis, znowu kasa, więc tak to w tym żużlu się kręci. Wiesz, to jest tak, że doszliśmy do takiej sytuacji, że no, mamy taki pozytyw, że kibice mogą oglądać wszystkie mecze. Natomiast zastanawiam się, mamy tutaj człowieka telewizji, Michała. Czy lato to może nie jest ten czas, że jakby telewizja odpaliła platformę, na której możemy wybierać mecz, który oglądamy. One są równolegle o jakiejś porze, która bardziej jest sprzyjająca, jeżeli chodzi o sprzęt. Wiesz co, już tak się dzieje przy okazji niektórych meczów pierwszej ligi, bo jest tak, że są równolegle i jest właśnie na tym Kanal Plus Online. Kanal+.com. Przepraszam, wstyd. No trudno zapamiętać wszystkie te nazwy, tak? Ale jest właśnie transmisja równolegle i w internecie i też jest to te mecze ze studiem na miejscu. Natomiast to już wiesz, to nawet nie jest kwestia, że ta telewizja wszystkiemu zła. No też nie ukrywajmy, że determinuje nam Ekstraliga pewne godziny spotkań, tak? I tak w sobotę jeszcze przecież też pierwsza liga jeździ. Wiem, Tofik, Adam, że nie zawsze te kalendarze są takie fajne. Zresztą ten kalendarz sami się zgodzi się przez pogodę, jest trochę przekoszony, bo miało być trochę inaczej, a pogoda nam spłatała figla na początku sezonu, więc jakby... A pogoda jest w telewizji najczęściej. Tak, oczywiście, że tak. Więc generalnie telewizja wszystkiemu zła, ale dobra, no ja wiadomo, i tak będę bronił pomysłu na zasadzie, że jakiś jest próba mimo wszystko wypośrodkowania tych godzin spotkań. Ale no, jest to temat do przemyśleń na pewno też na przyszłość. Technologia idzie z postępem, czemu nie? No, są klimaty takie, że możesz w komórce, wiesz, w NBA na przykład oglądasz na League Passie 4 mecze równolegle. Co prawda nie polecam oglądać koszykówki 4 meczów naraz, bo to nie jest piłka nożna, że tak się łatwo przejdzie. Ale być może i technologia na to nam pozwoli. Tobiasz, to o tym sprzęcie jeszcze, bo ja doczytałem, że jak poleciałeś do Glasgow, to tam jechałeś nie na swoim sprzęcie, nawet nie miałeś mechanika swojego. Ale ta sytuacja chyba dla ciebie, no, patrząc po wyniku, całkiem okej. Okay. Szybko się dogadałeś z motorami Brady'ego Kerca chyba. Przedstaw go proszę. Tak, to Diego, to mój kot, on jest bardzo ciekawski. Tak, ja dogadałem się z Brady'em Kercem. Skóra go dobrze zna, bo dla niego jeździ. Brady to jest mega, mega fajny chłopak i nie było żadnego problemu. Oczywiście rozliczyliśmy się finansowo, ale bardzo mi na tym zależało, aby kurczę, no, zajechać do Glasgow maksymalnie przygotowanym. To też cały sprzęt był Brady'ego, był mechanik Brady'ego, bus. Także wszystko było załatwione fantastycznie, logistycznie. Trochę nawet Glasgow pozwiedzaliśmy. Pogoda jakoś tak nie była super elegancko, no ale wiadomo, no to wyspy, więc troszeczkę powiało, troszeczkę popadało przed meczem, ale generalnie wszystko było ok. No i co? No i pojechałem w zasadzie i mechanik Brady'ego pytał o przełożenia. I tak teraz kurczę sobie myślę, mówię, zakładaj co tam uważasz i za stosowne, przecież to jest wasz sprzęt. I no i zobaczymy, jak to działa, i później będziemy myśleć generalnie, więc tak podeszliśmy do zawodu, a że przypasowało, no to później pisałem SMS-y do Brady'ego, kurczę, może byś mi sprzedał ten silnik jednak, a on mówi, że nie, nie było takiej opcji. Adam, ty za czasów twojej jazdy na Wyspach zdarzało się, że wsiadałeś na motocykl jakiegoś kumpla z toru? Tak, często tak się działo, często na moich motocyklach różni zawodnicy startowali, akurat przy okazji eliminacji do Mistrzostw Świata Juniorów Maciek Piaszczyński, ale w Anglii często pożycza się motocykle, bo ten drugi motocykl jest tak zwanym
zapasowym motocyklem lub motocyklem na części. No dzisiaj może trochę się to już zmieniło, ale tak było za moich czasów, więc koledzy często sobie pożyczali motocykle i miało to też swoje bardzo dobre strony, bo nagle zawodnik, który pożyczał sprzęt koledze, patrzy, że ten jego sprzęt naprawdę bardzo dobrze jedzie. I tu w przypadku akurat Tobiasza i Brady'ego bardzo podobnie, bo Brady w każdym meczu w lidze angielskiej ma gdzieś tam taki przejazd trochę słabszy, a Tobiasz chyba nawet bez treningu, bez można powiedzieć próbnego startu i bez pomyłeczki pięknie zakończył te zawody, więc na pewno fajna historia. To późno miałem lot, żeby trenować. Tofik, to teraz pytanie do ciebie, bo obserwujemy sobie twoje wyniki, znamy tą zawieruchę twoją, no bo byłeś zawodnikiem Apatora na początku sezonu. Ostatecznie wylądowałeś w Wilkach Krosno. No i tak jak sobie patrzymy na twoją formę, co się u ciebie dzieje, no to ta przeprowadzka, to środowisko, w którym się znalazłeś, liga, w której jeździsz, no nie ukrywajmy, że dla ciebie pracuje dobrze, ale gdzie ty siebie widzisz, nie wiem, w następnym sezonie, za dwa sezony, no bo nie ukrywajmy, że jesteś takim zawodnikiem, który spróbował trochę ekstraligi, spróbował pierwszej ligi, teraz ma aspiracje, patrząc na twój wynik w Glasgow, o to, żeby dostać się do Grand Prix, a gdzie ty byś siebie widział w kolejnych sezonach? Gdzie bym siebie widział? No fajnie byłoby w końcu znowu się widzieć w tej ekstralidze, w której startowałem parę lat. To też z Adamem Skórnickim mieliśmy okazję i przyjemność współpracować w Unii Lesz. No kurczę, nie wiem. No myślę, że co będzie w przyszłym roku, to też jakby nie wiem, bo to też się słyszy o powiększeniu tej ekstraligi od 2023 roku. Jeśli to się spełni, no nie wiem, no to przyszły rok będzie też chyba pierwszoligowy, chociaż wszystko zależy też od moich wyników, bo ja jestem jednak troszeczkę realistą, jeśli mi pozwoli mój wynik zmotywować jakiś zespół, aby do mnie jednak zimą zadzwonił, no to będziemy myśleć. Na razie kurczę, chyba jestem troszeczkę skoncentrowany jednak na żużlu, żeby sobie tam układać plan na 2022. Także z dużym spokojem na razie podchodzę do tego. Chcę skończyć sezon, przynajmniej ten zasadniczy. No wiadomo, no playoffy, no to jest inna gra, ale ten sezon zasadniczy, no to wtedy troszeczkę mi pokaże, jaka jest ta moja, w sensie takim, czy stabilna, czy nie. Jeśli będzie stabilna, no to będziemy wtedy, może myślę, skłaniać się ku tej ekstralidze, ale no wiadomo, jeśli ktoś zadzwoni, będziemy rozmawiać, a jeśli nie, to ta pierwsza liga jakby zostanie. Przed tobą Grand Prix Challenge. Zerknijmy, z kim będziesz się ścigał w Żarnowicy. Mamy przygotowaną planszę z rywalami, z którymi będziesz walczył na Słowacji. I teraz też takie pytanie, jeżeli, czego tobie życzymy, udałoby ci się trafić do Grand Prix, to czy mimo wszystko dalej nie zakładałbyś, żeby pozostać w tej pierwszej lidze, że to byłoby to rozsądne rozwiązanie, czyli na spokojnie liga ta, którą dobrze znasz, w której dobrze się czujesz, a próbujesz trochę więcej, jeżeli chodzi o rozgrywki międzynarodowe? No tak patrzę na tę listę i kurczę, każdego mam w zeszycie już zapisanego, więc nie czuję się słabszy i gorszy. Wydaje mi się, że stać mi na to w tym roku, żeby coś tam pomieszać w tej stawce. Nie mówię od razu o awansie do Grand Prix, ale myślę, że jestem w stanie coś powalczyć. A jaki plan? No mówię, no kurczę, nie wiem. No na razie, tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym się skupić na końcówce sezonu. Będzie to dla mnie bardzo ważne. Ale może faktycznie ta strategia, o której mówisz, że w przypadku tego awansu do Grand Prix może ta pierwsza liga byłaby całkiem przyzwoitym pomysłem. No, ma to jakiś sens na pewno, chociaż tak daleko w przyszłość nie wybiegam, żeby myśleć już o Grand Prix, myślę, że ze spokojem, bo wiadomo, że to są takie jednodniowe zawody, które motywują zawodników no jeszcze bardziej. Ja raczej pojadę gdzieś tam chyba na dużym spokoju na te zawody, żeby jakiejś dużej presji na siebie nie wywoływać. No bo tak też pojechałem do Glasgow i
wynik był jaki był, więc myślę, że jak coś działa, no to powinno się ku temu zmierzać. A powiedz Tofik, ty w Żarnowicy w ogóle jeździłeś, znasz, jakkolwiek liznąłeś tego toru, bo na przykład pan trener Adam raz był. No ja też raz byłem i tak przyzwoicie całkiem oceniam ten tor. Także mam jakąś wiedzę na temat nawierzchni i ewentualnych przełożeń, chociaż myślę, że ja tam byłem chyba w 2017 roku. Przede wszystkim silniki mam zupełnie inne. Tor pewnie się nie zmienił, no bo umówmy się, że w Żarnowicy raczej nie wymienia się nawierzchni co jakiś czas. Więc co mogę powiedzieć? No kurczę, wyjadę chyba na tym, co w Krośnie i zobaczymy, jak tam sprzęgiełko działa i silniki szybko pracują. Nie, pytam dlatego, że to mogą być fajne zawody też w ogóle pod kątem widowiska, dlatego że to jest tor, który no, nie jest, tak jak sam powiedziałeś, Tofik, nie jest zbyt eksploatowany, nie jest zbyt popularny. No i do tego challenge, czyli 16 głodnych tego, żeby te pierwsze 3 miejsca zająć, więc dlatego tym bardziej może być ciekawie. Mnie osobiście się to podoba, nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale właśnie organizowanie takich turniejów na takich torach tak naprawdę, które są równie nieznane wszystkim, czy równie zagadkowe, czy w podobny sposób zagadkowe dla wszystkich, to trochę dodaje smaczku do rywalizacji. Sorry, jak pobłądziłem, ale nie wiem, co wy na to. No jest jeden zawodnik, który na pewno będzie się bardzo dobrze czuł na tej nawierzchni. Wiemy, o kim mowa. No, chyba wiesz, Michale. No, kulka tam ma wykręcone oczywiście. Tak, swoje tam pojeździł, ale to też nie jest, wiadomo, no ma jakieś to pewnie przełożenie, ale to będzie, wiadomo, no to jednodniowe zawody mają to do siebie, że często sprawiają się niespodzianki i może będą miały miejsce 22 sierpnia czy 21. To wróćmy na chwilę jeszcze do ligi. O czym wy teraz rozmawiacie w Krośnie? O tym, że wjeżdżacie do playoffów i zobaczymy, co będzie? Czy widzisz też, jeżeli chodzi o podejście klubu, działaczy, że ten cel zaczyna być jednak w postaci awansu do Ekstraligi? No troszkę apetyty wzrosły, nie powiem, że nie, ale tutaj w klubie wiadomo są nastroje bardzo pozytywne, tylko że żeby awansować do Ekstraligi, no trzeba mieć dużo zaplecze, trzeba dużo włożyć w stadion, który na razie się remontuje. Trzeba by tam dobudować troszeczkę siodełek, trybun, porobić parę ważnych rzeczy, które w Ekstralidze są wymagane. Awans sportowo, no wiadomo, no jest w zasięgu, bo mamy zawodników, którzy już jakby Ekstraligi smakowali w swojej karierze i to z całkiem dobrym skutkiem nieraz. Więc uważam, że sportowo to jest jedno, ale organizacyjnie to jest drugie. No klub będzie jakby w przypadku awansu, mówimy tutaj o gdzieś tam o perspektywie jakiegoś 2-3 miesięcy, tak? Bo wiemy, kiedy są finały. No będzie musiał się starać ewentualnie, żeby stadion doprowadzić do Ekstraligi. Ale oczywiście ze spokojem myślę, że podejdźmy do tego tematu, bo wiadomo, no na razie spełniamy jakieś oczekiwania, mamy drugie miejsce w tabeli i to jest fajne, ale gdzieś tam myślę, że bez wariacji podchodzimy do każdego spotkania. I teraz co? No teraz czeka nas chyba spotkanie wyjazdowe w Łodzi, jeśli się nie mylę. Nie mylisz się. No, także dobrze, Adam, wiesz. No, także zobaczymy, co będzie. No kurczę, każdy teren jest ciężki. Wiadomo, no Tarnów w tym roku ma jakieś swoje problemy i to jest zespół, który odstaje, ale reszta zespołów, no kurczę, no to jest bardzo zbliżony poziom. I no ja jako sportowiec, wiadomo, no chcę być ambitny, ale no Adam mnie zna i myślę, że wie, że jednak jestem troszeczkę tym realistą takim. Może to jest niepoprawne w przypadku sportowca, ale no kurczę, ja też nie zawsze chcę wychodzić przed szereg i mówić, że no w Łodzi to na pewno wygramy, no bo to kurczę, wiadomo, no 9 punktów za nami są, 3-8, więc no ja raczej ze spokojem podchodzę do tego tematu. W zeszłym roku byłem tam z Toruniem na stadionie w Łodzi i tor mnie bardzo zaskoczył.
Myślę, że Adam zrobił dużą robotę, jeśli chodzi o ten aspekt, jeśli chodzi o tor dla swojej drużyny. No i co? No i teraz będę miał chyba jakiś mętlik w głowie mały przed tym spotkaniem. Wiesz, w pierwszej lidze się zrobiło ciekawie, bo no, Polonia Bydgoszcz jeszcze wydawało się, że nie wjedzie do tej czwórki, ale tym ostatnim meczem z Wybrzeżem, no rozjechali Wybrzeże, powiedzmy to wprost, też pokazują, że mogą być taką ostatnią drużyną, która wskoczy jeszcze do tej pierwszej czwórki i może namieszać, bo naprawdę spasowanie się z torem w Bydgoszczy zawodników robiło wrażenie. No a my z Gdańskiem nie zdobyliśmy punkta i no i weź tu jakoś logicznie to wytłumacz. Więc no co ci mam powiedzieć? Generalnie tak wygląda pierwsza liga, to jest bardzo fajne dla oka i dla nas zawodników, no kurczę, jakby co powiedzieć. Nie, przez to właśnie nie chcemy się jakoś za mocno wypowiadać, że stać nas na zwycięstwo. Oczywiście, że nas stać, ale Łodzian również stać na zwycięstwo i chcemy zrobić wszystko, żeby wywieźć 3 punkty. No ale wiadomo, no tam w Orle też jest 7 zawodników, czy 8, przepraszam, którzy będą chcieli udowodnić swoją wartość. A jak będzie, zobaczymy. Kurczę, no zawsze dajemy z siebie wszystko, to jest najważniejsze. No i będzie fajna walka przede wszystkim, bo tor w Łodzi sprzyja tej walce, więc uważam, że to będą mega ciekawe zawody. I Michale Łopaciński, nasz kolego, zapraszamy serdecznie, bo ostatnio byłeś w Krośni i się nie pochwaliłeś, że byłeś. No byłem, ale wiesz... Tutaj szpileczka w twoją stronę, kolego. Znasz realia tej roboty. Po pierwsze, nie mogę wejść do parkingu, tak? To jest pierwsza rzecz. No ale ja mogę wejść poza parking. Ale wiesz co, bo wciągnęła mnie ta ekstra klasa kulinarna, która jest, bo tam jest absolutnie kulinarnie ekstraliga, potwierdzam, mówię, absolutnie gięta, karkówka, ten, szaszłyk, rewelacja, kapitalne lody i kawa, i to wszystko jest na stadionie na wyciągnięcie ręki. Także to jest genialne. Rzeczywiście może tam kosmetyka drobna obiektu by się przydała, ale pod tym kątem czat. Natomiast to jest właśnie, a propos, że tak serio, sportowo mówiąc, to jest kapitalne i piękne w obserwowaniu pierwszej ligi. Krosno nie zdobywa punktu z Gdańskiem, ale Ostrów też nie zdobywa punktu z Krosnem. No to są w ogóle kapitalne sytuacje. Nie będę mówił o ostatnim meczu w Rybniku, Adam. Obiecałem ci to. Nie, ale tak serio, właśnie to jest chyba najpiękniejsze i dlatego ta pierwsza liga, ja to mówię z pełnym przekonaniem, podkreślam, ona jest dużo bardziej taka kolorowa, fajniejsza miejscami do oglądania niż Ekstraliga. I to mówię z pełnym przekonaniem. Dlatego ja no cieszę się. No dawaj. Wiesz co, no, Adam miał utrudnione zadanie, Adam jechał przepraszam, że to tak może nazwę brzydko, ale 3 zawodnikami w Rybniku i zdobył 40 punktów. Także no. Nie, no wiesz, żeby tu oczka do siebie puszczałem, przecież wiadomo jak jest. Tak, ale na pewno pierwsza liga jest bardzo ciekawa i ja myślę, Tobiasz, życząc ci w najbliższych meczach najlepszego, żeby nasz mecz, a w szczególności kto otrzyma punkt bonusowy, rozstrzygnął się w ostatnim wyścigu. Życzę ci 4 wygranych wyścigów w Żarnowicy. No i oczywiście, żebyś nadal jeździł w E-Winner pierwszej lidze w przyszłym roku, bo jesteś na tyle barwnym i zawodnikiem, którego ta liga na pewno potrzebuje. Myślę, że jeszcze jeden sezon taki w twoim wykonaniu na dobrym, bardzo wysokim poziomie w pierwszej lidze bardzo by ci pomógł. Dziękuję bardzo. To, skoro już tylko tak słodziły... się, czemu 4 wyścigi w Żarnowicy? No właśnie, też się zastanawiam, czemu 4. Żebyś po pierwszym wyścigu nadal wierzył, że jeszcze 4 można wygrać. Ale co, uważasz, że znowu w tą taśmę wiadę? A ja miałem ci powiedzieć, że taśmę, ale się powstrzymałem, widzisz? Dobrze, ty zacząłeś. Nie, ale... już w tym roku tylko jedna. Ale słuchaj, jeśli chodzi o ligę, no to czekaj, to od 3 sezonów chyba faktycznie pierwsza taśma jakoś tak, czy coś, nie wiem. Tak, no jest tak duży progres wydaje w tym względzie. No, a wy się nadal śmiejecie. Ale to cały czas. Ale to twój były kolega klubowy Kasper Woryna nam kiedyś coś podpowiedział na ucho i tak dostało z tyłu głowy. Nie słuchajcie go, Rola. To wiesz, to nie będziemy. Kończąc coś. Ale ja tylko chciałem właśnie, a propos teraz tak chwilę poważnie, ale wiesz, tak, skoro tak sobie słodzimy i beczkę miodu i tak dalej, to zauważmy jedną rzecz. Ten człowiek tam po drugiej stronie Skype'a jest jednym z niewielu pierwszoligowców, który został doceniony
przez trenera reprezentacji Polski, to takie dopowołanie do tej szerokiej kadry też świadczy o tym, Tofik, jaki ty masz sezon i jak jedziesz. No ty jesteś prawdziwym basiorem tej watachy i nie bójmy się tego powiedzieć. Najlepszym Polakiem w pierwszej lidze i drugim zawodnikiem pierwszej ligi, więc generalnie... No to już chyba... pierwszym. Już pierwszy, no przepraszam, pardon, dobra, idę, ja wychodzę. Ale, ale nie, no wiemy o co chodzi, dlatego ja też mogę, to nie jest ani pytanie, Tofik, możesz się z tym też nie zgodzić przez swoją wrodzoną skromność, ale też chciałem trochę tak ci posłodzić, bo uważam, że trzeba i warto. Dziękuję, mam nadzieję, że do powołań, do kadry nie ma nic wspólnego fakt, że wynajmuję mieszkanie od trenera. Ale nie, spoko, to jest od 7. A podniósł są opłaty? Słucham? A podniósł teraz opłaty? No jako kadrowicz. Cały czas podnosi. To wiesz, to jeszcze na koniec, bo nam tutaj mamy czat na żywo i zarzucają nam, że w ogóle tego czata nie czytamy. Ja go sprawdzam na bieżąco. To takie pytanie może ekstraligowe, trochę wychodzące już poza Ewiner pierwszą ligę. Będziemy o tym mówić także w drugiej części programu, czyli sytuacja z Nicky Petersenem. Poproszono ciebie o komentarz. Czy ty jesteś w stanie odnieść się do tej całej sytuacji z Nikim, zawieszeniem jego? Jak ty to oceniasz ze swojej perspektywy? Ja raczej nie oceniam, dlatego że... Kurczę, ja nie znam nikogo w duńskiej federacji, nie znam tematu, nie wiem za bardzo, co było przyczyną, bo tak w mediach ostatnio mało siedzę, wiem, że coś tam... To ja powiem tylko, że podobno Niki poszedł kilka kroków dalej niż kiedyś Grzegorz Walasek. Aha. Znaczy on nawet wszedł w to tak. miejsce. Ja myślę, że dalej jak Grzegorz, to jeszcze nikt nie zaszedł. No kurczę, no nie wiem, no nie chcę za bardzo się wypowiadać. Faktycznie widziałem wpis Gleba, bo obserwuję go na Twitterze i ma to jakiś sens oczywiście, że każdy zawodnik no, mógłby gdzieś tam troszeczkę tej wolności zasmakować w takich sytuacjach. Dlaczego federacja blokuje starty Nikiego w polskiej lidze, a na przykład nie tylko w duńskiej? No nie wiem, no kurczę, no takie mamy środowisko. Tak działają federacje i gdzieś tam, gdybym ja poszedł do sędziego po którymś tam starcie, który mi przerwał, a nie powinien, no to myślę, że też w końcu byłbym zawieszony i wcale bym się temu nie dziwił, chociaż kurczę, liga bez Nikiego, no to nie wiem. Średnio będzie tak, zobaczmy może, bo mamy wideo z tego ostatniego wykluczenia Nickiego Petersena podczas meczu w Danii za pośrednictwem profilu Holstein Tigers. Więc zerknijmy sobie, jak to wyglądało. Ty też, Tobiasz, możesz to zobaczyć. Nicky Petersen w czerwonym kasku i na drugim łuku, na wejściu w drugi łuk dojdzie do tej kontrowersyjnej sytuacji. No Niki był już po drugim wykluczeniu, to są czwór mecze teraz w lidze duńskiej i podjechał pod jadącego w kasku niebieskim Markusa Birkemoza. Zerknijmy teraz na to. No wejście takie typowe jak to Nicky Petersen, ale bez zobaczenia tego trochę z innej kamery trudno powiedzieć, ale zwracam uwagę teraz na gesty Markusa i to w jaki sposób potraktował go Nicky, bo on już jechał w stronę wieżyczki, mam wrażenie, zaraz to zobaczymy. Gesty ze strony Markusa i zaraz pojawi się Nicky Petersen, patrzcie na to. Pach, przejechał prawie swojego rywala. A komu Niki kiedyś kopa sprzedał? Żagarowi chyba, tak? Tak, no. Tak, Żagarowi i Gajewskiemu. No i kiedyś i chyba na niego kiedyś skok tygrysa Greg Hancock wykonał, bo już nie wytrzymał, tak? W Szwecji, w lidze szwedzkiej też. Tak, też tak. To się zresztą skończyło w sądzie. I okay. Teraz mamy się odnieść do sytuacji, tak? Słusznie czy niesłusznie? Ja wiesz co, nie wiem, czy to słusznie, bo tak nie naprawdę mamy powtórek, z tej kamery to trudno nam powiedzieć. To było trzecie takie wykluczenie, udało nam się to znaleźć, ale widać po tej całej sytuacji, jak Niki potem potraktował Markusa, że już był naładowany, on już pewnie kalkulował, że jeżeli zostanie wykluczony, to zaraz zastanawiał się, którędy dotrzeć na wieżyczkę sędziowską. Wiecie co, ja mam takie Niki wrażenie... zachował się tak jak niektórzy sędziowie. No nie lubi, jak ktoś w jego kierunku gestykuluje. I dlatego może. Tak jak możemy bazować tak naprawdę na tych doniesieniach tylko, tak, z internetów. No i on tam wszedł w towarzystwie trenera. No to nie było tylko machanie rękami i wyrażanie dezaprobaty, tylko to tak już było, wiesz, wejście
trochę w miejsce, w którym zawodnik chyba w tym momencie meczu nie powinien się znaleźć. Ja nie mówię, że mają zawodnicy z sędziami nie dyskutować. Sami wiecie, ty Adam też jako były zawodnik, ale też trener, Tofik, ty też wiesz, że sędziowie akurat w Polsce mamy tak, że można z nimi pogadać. Czasami. Niektórzy są tacy do pogadania i można pewne rzeczy sobie wyjaśnić. Po meczu spokojnie w kuluarach. Nie ze wszystkimi, ale są takie opcje. Natomiast, kurczę, no... Nie wiem, no mi się wydaje, że są pewne, czy to jest liga duńska, czy polska, czy szwedzka, czy jakakolwiek. Jeśli chodzi o relacje sędzia-zawodnik, czy jakby te relacje czysto sportowe, no to jednak tu doszło do takiego trochę chyba zaburzenia tych ogólnie przyjętych norm, niepisanych tych norm sportowych. Duralex, sedlex, no. Natomiast rzeczywiście dyskusyjne, tu się zgodzę, to co Tobiasz powiedział, no dyskusyjne jest to, że dlaczego on jest zawieszony w Danii, a dlaczego ma być zawieszony w Polsce. W tym momencie. Tu jest pole do dyskusji. Nie mam zdania, czy to dobrze, czy źle. Wiesz co, dzisiaj czytałem jeszcze. Zgodzę się, że tu jest pole do manewru. Czytałem wywiad na przeglądzie sportowym Mateusza Puki z jednym z przedstawicieli duńskiej federacji. No i polski dziennikarz zadał takie pytanie, czy jest w ogóle szansa, by decyzja została zmieniona jeszcze przed najbliższym piątkiem. I odpowiedź jest taka: jak to mówią, dopóki drzwi do samolotu nie są zamknięte, to zawsze można do niego wsiąść. Trudno mi powiedzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych 24 godzin, ale ten okres będzie kluczowy. To trudna sprawa dla nas wszystkich. Moim zdaniem grudziąckie lobby, bądź polskie lobby, mocno ruszyło i myślę, że wiele telefonów zostało wykonanych. I moim zdaniem, jak miałbym obstawiać, to nikiego zobaczymy w tym meczu. Pytanie, czy duńskie, czy szwedzkie lobby by ruszyło w przypadku, gdyby dotyczyło to Polaka, który ma wystartować w ważnym meczu ligi duńskiej lub szwedzkiej? Myślę, że nie. Odwróćmy sytuację właśnie, bo tutaj jakby, dlatego powiedziałem, że tu jest temat do dyskusji, że zawodnik zawieszany w Danii przez rodzimą federację nie może startować w Polsce, tak? Jak będąc zawodnikiem zagranicznym i mając duńską licencję w tym momencie. Natomiast odwróćmy rolę, sytuację w drugą stronę, że jak polski zawodnik jest zawieszony, no to też nie może, tak? Więc jakby, czy tak powinno być, czy nie, to brzmi, tu jest to podstawowe pytanie. Idąc z duchem jakby tego papierowego sportu, tak, działaczowskim duchem, wydaje się, że jest to logiczne. Z drugiej strony, patrząc z perspektywy Grudziądzan, patrząc z perspektywy najlepszej ligi świata, patrząc z perspektywy trzykrotnego indywidualnego mistrza świata, jest to krzywdzące. Tofik, dzięki, że do nas dołączyłeś, że tym razem się udało. Będziemy się pewnie do ciebie jeszcze odzywać. Mam nadzieję, że może awans do cyklu Grand Prix udałoby się oblać tutaj w studio razem z nami. To wtedy interesująco i zachęcająco. Ale to wtedy po 23 mówię, tak. Hate Park. Tu jest na razie woda, Tofik, ale to się może zmienić dzięki tobie. Oj, no to będę walczył. Dzięki, trzymaj się. Dzięki, trzymajcie się. Hej. Najlepszego, hej. Dzięki. No i w taki sposób zgrabnie przeszliśmy do Ekstraligi. Temat Grudziądza mamy w miarę wgadany. Adam, ty nie mówiłeś nic w tym temacie. Jak ty widzisz w ogóle sprawę Nikiego Petersena i tego wykluczenia, no nawet zawieszenia go przez Federację Duńską? No na pewno z punktu Ligi Polskiej jest to ciężka sytuacja, tak? Bo zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w meczu naszych rozgrywek nie za to, co wydarzyło się w naszych rozgrywkach, tak? Tylko za coś, co było gdzieś tam na innym meczu, tak? Jeżeli by w Polsce dostał czerwoną kartkę, czy nie mógłby jechać w jednym meczu, tak? Nie mógłby drugą czerwoną kartkę, nie mógłby jechać na następnym meczu, no to rozumiemy, że przewinił nasze przepisy, tak? I gdzieś bardziej to nam zrozumieć, a tu jest ciężko, tym bardziej, że to mecz, można powiedzieć, o wszystko, końcówka sezonu i nagle okazuje się, że za coś, nad czym klub nie ma jakoś kontroli, tak, zawodnika może nie być w najważniejszym spotkaniu i wszystkie klocki mogą się posypać, więc na pewno nie jest to łatwa sytuacja. Pytanie, jak podchodzi do tego dana też federacja, jaka jest polityka, bo tu właśnie Adam dotyka bardzo ważnego tematu, tak, no bo jeżeli zawodnik w Polsce ma karę meczu, to nie oznacza, że nie może jechać w Szwecji, bo może. Tylko że tu jest kwestia też federacyjna i teraz pytanie, czy Nikki Pedersen, jeżdżąc z licencją duńską, swoją rodzimą, w Polsce, będąc zatrudnionym w klubie w Polsce, jest po prostu zawodnikiem zagranicznym w klubie, czy jest reprezentantem kraju w jakiś sposób? I tu może, i jakby nie siedzę w głowie duńskiej federacji, bo w ogóle siedzieć w głowie Duńczyka to jest dla Polaka trudne zadanie, ale tak mówiąc poważnie, może
idą w tę stronę. No, tutaj mamy więcej pola do domysłu niż do realnego jakiegoś stwierdzenia faktów, ale tak, jest to bardzo ważny temat, o którym chyba nigdy nie rozmawialiśmy na przestrzeni lat, a który może się okazać kluczowy w ogóle, no bo rzeczywiście Grudziądz straci na tym i polska liga w jakiś sposób też traci na tym, że jedna z jej gwiazd, która w Polsce ma czyste konto, tamten zdjęcie z tym prędkością, ale to zostawmy, tak? Ma czyste konto sportowo, nie może jechać, mimo że tutaj nic nie zrobił złego. Więc... Tylko czy czasami sami nie prosiliśmy się o taki zbieg wydarzeń, tak? Mamy gdzieś parę lat temu była rozmowa o slotach, każda liga ma swoje sloty, wiadomo, ostatnie lata pandemii, te ligi trochę jechały, nie jechały, no ale nadal my jako nasza federacja też podejmuje takie decyzje, jakie jej się podoba, podobnie jak Federacja Duńska. I tutaj być może też jest to jakiś mały pstryczek ze strony duńskiej federacji, że no, ta najpiękniejsza liga świata jednak będzie uzależniona od no, takiej małej, jeżeli chodzi o liczbę osób, mieszkańców, jak Dania. I oni pokazują, że jednak mają wpływ na wynik najlepszej ligi świata. No, w tych relacjach polsko-duńskich wiemy doskonale od lat i nie chodzi tylko o kibiców, no miłości nie ma, tak? No to powiedzmy sobie wprost. Są relacje indywidualne między jednostkami pozytywne, natomiast no, doskonale wiemy, że to jest nasz arcyrywal. A pamiętajmy, że od lat Polska jakby na tle innych lig, no niestety wykorzystuje swoją wyższość i możemy czasami niestety w takich sytuacjach jak teraz właśnie się dziwić, dlaczego tak się rzeczy dzieją. Taka nasza natura, żeby sabelką pomachać. No, a nie zapominajmy, że jeżeli ci zawodnicy nie będą startować często i systematycznie, no to będą te problemy narastać. Pomimo, że będziemy mieli nie wiadomo jak dobrego sponsora, czy telewizja będzie dawała nie wiadomo ile pieniędzy, to jeżeli no, żużel pójdzie w złym kierunku i stracimy zainteresowanie kibica, czyli pod potencjalnego odbiorcy, nawet tego telewizyjnego obrazka, to możemy znowu zmagać się z problemami za parę lat. Zostawiamy w takim razie Grudziądz i przenosimy się ekumenicznie się zrobiło do Leszna. Tam hit kolejki, zwycięstwo Betard Sparty Wrocław. Adam, oglądałeś ten mecz? Niestety nie miałem okazji. Jakieś powtórki widziałeś? Pytanie, no ty jako osoba z Leszna, jeżdżąca w Lesznie, jak ten tor byś oceniał? No nie widziałem toru, więc ciężko mi się wypowiadać, aczkolwiek no, trzeba postawić się w pozycji Unii Leszno, która jest od 4 lat niepokonanym zespołem. I w tym roku inne zespoły zaczynają czuć, że byk lekko krwawi. No i każdy próbuje to wykorzystać. Jest zasada bij mistrza i każdy widzi tylko słabszy dzień Unii Leszno, czy jakieś małe organizacyjne problemy, no to stara się tam troszeczkę tlenu do tego żaru dmuchnąć, żeby no, ten mały ogień no, nie za bardzo wspierał Unię, no bo wiadomo, że chyba już cały kraj chciałby nowego mistrza Polski, bo przecież ile razy pod rząd można to wygrywać. Zawodnicy czy inne drużyny też chcieliby przerwać tą piękną passę, bo być może ktoś kiedyś będzie jeszcze miał w stanie ten sukces powtórzyć, a tak no, ten wynik zostanie trochę wyśrubowany, więc myślę, że tu no, Unia Leszno nie ma łatwego okresu. No ale jako mistrzowie Polski myślę, że jeszcze nam pokażą, że nie na terenu. Ale zgodzicie się z taką hipotezą w ogóle? Tweeta, przepraszam. Na tweeta po Kredzie, który był wrzucony zaraz po meczu, no, że mimo wszystko Unia Leszno może z tego wyciągnąć jakiś pozytyw, no bo ostatecznie oni w grze o playoffy nadal są, raczej wszystko jest w ich ręku. No już w latach, nie w tych ostatnich, ale na początku tej serii zdobywania Mistrzostw Polski potrafili spiąć się właśnie na playoffy. No i tak mówiliśmy, że juniorska obsada w tym roku jest trochę inna. Ona już w ostatnim meczu przegranym, co prawda, przeciwko Betard Sparcie Wrocław, ta formacja przyniosła 6 punktów plus bonus. Nie wygenerowała żadnej straty dla drużyny, bo wszystkie biegi, w których brali udział juniorzy, jak policzymy, to wyszło chyba na zero. No i największy znak zapytania to myślę nadal jest forma Piotra Pawlickiego, który no ma swoje plany indywidualne, które myślę zbiegają się idealnie teraz z
pozycją sezonu, w jakiej się znaleźliśmy, bo jeżeli jest przygotowany na to, żeby wejść do Grand Prix, a przed nim jest finał SEC, przed nim jest Grand Prix Challenge, nie SEC, tak? Dla Piotra jest chyba tylko. Tak, w Rybniku. W Rybniku, no więc jeżeli to z tą formą i ze sprzętem trafi w ten okres, no to nadal w tych najważniejszych meczach Unii Leszno ma szansę zapunktować i przybliżyć drużynę do tych wymarzonych playoffów i obrony kolejnego tytułu. Ja akurat dość wnikliwie oglądałem to spotkanie, co prawda na komórce, polecam aplikację, a propos internetów, ale tak poważnie akurat mogłem dość wnikliwie obejrzeć, bo nie prowadziłem pierwszy raz od początku sezonu samochodu, więc przyglądałem się temu, co się dzieje. I nie wiem, czy wy się zgodzicie z taką hipotezą, zaraz o torze, ale nie wiem, czy zgodzicie się z taką hipotezą, że w tym meczu w Lesznie widzieliśmy mistrza Polski, drużynowego mistrza Polski. Tylko ja nie wiem, czy widzieliśmy cały czas aktualnego, czy Wrocław po prostu sięgnie po ten tytuł. Wrocław jest przepotwornie silną drużyną. Jeżeli, no i mają Maćka Janowskiego, który gdzie nie pojedzie, to tak, po prostu... Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zawsze, to jest akurat zawsze, zgodzisz się Adam, jest element folkloru, gry psychologicznej, że zawsze goście mają uwagi do toru. Tak, nawet dla zasady. No, ten tor może być dobry i tak będziemy mieli uwagi. Musimy podtrzymać te zasady. Natomiast, i to jest fajne, kolorowe, niech tak będzie. Natomiast tu realnie ten tor, były uwagi do tego toru. Słyszeliśmy pana Leszka w magazynie, który później opowiadał o tym, że pisemnie musiał, to się rzadko zdarza, żeby na piśmie komisarz toru musiał zlecać wykonywanie prac torowych. O przyczyn tu może być całe mnóstwo. Myślę, że prawdę znają w Lesznie i nie będziemy tu nikogo osądzać, bo nikt nikogo za rękę nie złapał. Natomiast to jest Wrocław jest po prostu potwornie silną drużyną. Jest potwornie mocny. Nawet Dan Biuli, który robi 3+1, ale kto zarej uzupełnia te dziury, tak? I juniorzy wrocławscy, o których zawsze się mówiło, że bycie juniorem we Wrocławiu to jest najważniejsze, najtrudniejsze zadanie w życiu żużlowym, oni robią swoje punkty, ważne punkty. No, Przemek Liszka zwłaszcza, wiadomo, ale... ma duże rezerwy. Tański ma rezerwy, absolutnie. Śmiem twierdzić, że Gleb Czugunow też ma jeszcze rezerwy, tak? Maciek błyszczy i dobrze, niech błyszczy, bo niech tworzy nam sagę w Grand Prix i mam nadzieję, że stworzy się, wrócimy do tych, pamiętacie te czasy, kiedy była ta saga Golob Henko, Golob Kramp, Kramp Pedersen i tak dalej. Ja mam liczę na to i życzę tego sobie i państwu, żebyśmy mieli sagę z Marzlik Janowski. No, taka polska saga, czemu nie? Wracając do tematu. Janowski ma poza nawiasem, poza w ogóle dyskusją, jeśli chodzi o Wrocław. Cała reszta albo ma rezerwy, albo jest po prostu mocna. I jeżeli słyszymy, i argumentem dodatkowym jest to, słyszymy tor kiepski, ale drużyna gości, okej, okay, wiadomo, że oni w tym momencie zyskują, kiedy gospodarz traci ten swój atut, no to gość zyskuje to, że ma tą luźną głowę i rzeczywiście, a, może zażre i jedziemy. Ale co do samego toru, ja jestem skłonny wierzyć w taką teorię, że może nie chcieli jeszcze nianie odkrywać wszystkich kart przed playoffami. Tylko pytanie, czy nie są zbyt pewni tego udziału już w tej najlepszej czwórce. No dobra, ale z drugiej strony, zobacz, nie pojawili się w mixzonie. Uważam to za słabe. Wiem, że za słabą miałem sytuację. Miałem taką mixzonę z Wrocławiem. Tak, i Wrocław robił kiedyś dokładnie to samo. Tak, było. Więc tutaj nie uderzamy tylko w Leszno. No, te dwie drużyny nie popisały się, jeżeli chodzi o tego typu akcje. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcieli zrobić jakąś zasłonę dymną, no to raczej sytuacja potem w mixzonie wcale nie pokazuje, że to była ta zasłona dymna. Tam raczej były nerwy. No były nerwy, to jest raz. Dwa, przy całym szacunku i sympatii do Unii Leszno, bo nie mam powodu, żeby nie lubić któregokolwiek klubu. To akurat tu trzeba powiedzieć stanowczo, że jest to mało profesjonalne zachowanie, bo nie po to generowane są takie pieniądze, mówiąc wprost, żeby kibice nie mieli prawa usłyszeć od zawodnika. Nawet najprostszy patent, zresztą na forach gdzieś były, w tych komentarzach wszystkich kibice sami pisali. A wystarczyło nawet rezerwowego wysłać. Przepraszam, tu akurat na rezerwowy Mateusz Krzysztof Sadurski, tak? Przyjdzie Krzysztof Sadurski i powie, no przegraliśmy, ale przynajmniej jest gest. Śmiejemy się z piłkarzy. Śmialiśmy się na Euro z piłkarzy, tak? Ale ktoś wyszedł. Jak to wyszło później, czy śmiesznie, czy żenująco, to zostawmy. Ktoś wyszedł i tego zabrakło po stronie leszczyńskiej. To trzeba powiedzieć sobie wprost, powiedzieć głęboko w oczy i powiedzieć, tak być nie może. Natomiast tak, to świadczy o stresie, to świadczy o tym, że było gorąco w parkingu na pewno.
było jedno wielkie zdenerwowanie. Tak, tylko czy nie przesadzamy znowu, bo mamy tak, mamy mix-zonę, mamy kuchnię. No i ci zawodnicy praktycznie, jak tylko wejdą do parkingu... Ale mix-zona jest w dealu. Okej, ja rozumiem, że ona jest w dealu, no to niech ona jest, ta mix-zona, ale odpuśćmy trochę tą kuchnię, albo nie dawajmy głosów, no bo to są momenty meczu, gdzie albo się przechyla swoją szalę zwycięstwa na swoją stronę, albo się przegrywa. Jeżeli wszystko odsłonimy w tą kuchnię podczas jednego meczu, za dwa tygodnie przyjeżdża kolejny rywal, tak? A my spotykamy się po 10 wyścigu i na tej kuchni padają słowa, co w tym momencie robimy, bo poszła równanie, poszła woda i dzieje się to i to, więc wszyscy robimy tak jak ostatnio, idziemy czy w górę, czy w dół. Myślę, że te informacje też zawodnicy chcą trochę chronić i tu też myślę, że to nie tyle klub, tylko sami zawodnicy gdzieś już mają troszeczkę dosyć tego wszystkiego, bo albo jest gdzieś mikrofon, albo jest gdzieś kamera i brakuje ja tej chwili spokoju dla samego siebie. Jest deal. Wiesz co? Żużel zrobił się bardzo komercyjny, zrobił się bardzo profesjonalny, duże pieniądze, więc oczekiwałbym jako kibic, że chcę zobaczyć, co się dzieje w kuchni, chcę usłyszeć zawodnika zaraz po meczu. Może, tak jak w piłce nożnej, powinna być przerwa po 7-10 biegu, gdzie drużyny mają czas na to, żeby, nie wiem... Zejść do szatni. Tak, zejść do szatni, tam, gdzie nikt nie będzie w stanie ich podsłuchać. Posłuchaj. Ale to, co dzieje się w boksie, to jest, wiesz, ja jako kibic, jako gościu, który w tym parku maszyn w zasadzie nigdy nie był, mnie to najbardziej interesuje, co tam się dzieje w trakcie meczu. Ale czasami nawet kamera, którą mamy, obiektywy, zbliżenia, czasami te obiektywy są zaraz za naszymi głowami. Czasami w parkingu jest taki moment, że zawodnik gdzieś idzie lub akurat w moim przypadku idę w parkingu i nagle muszę zmienić kierunek podążania, tak, bo coś pikło mi w głowie i lecę do zawodnika, który jest na końcu, odwracam się i pakuję głową w kamerę. Tak? No za chwilę powiedzą, że pana operatora uderzyłem, nie? Bo wszystkiego można znaczy, się nie, wiesz co, ale spodziewać. Poczekaj, nie, bo to jakby Adam masz dużo racji też w tym, że to wiadomo, jaką firmę reprezentuję i co robię, tak? Natomiast to, co powiedziałeś a propos operatorów, oni też są szkoleni. To kiedyś o tym rozmawialiśmy tak kiedyś zupełnie poza, że tak powiem, przestrzenią publiczną, że też zdarzały się takie sytuacje i to też telewizja potrafiła się do tego przyznać. Sorry, operator był może świeży, nieprzeszkolony. Operatorzy naprawdę mają odprawy i to też już... Te elementy się już kończą. Co do podsłuchiwania, podglądania. Kompromis, chociaż to jest złe słowo, bo zawsze to oznacza, że ktoś, obie strony muszą ustąpić, ale kompromis zaproponowany przez ciebie, Adam, uważam, jest ok. Wyłączmy dźwięk. Pokażmy. Wyłączmy dźwięk. Zresztą i tak, szczerze powiedziawszy... Obraz jest lepszą sztuką. Ale wiesz, kiedy masz dźwięk? Dźwięk wyraźny jest wtedy, kiedy jest kuchnia z piątkowego meczu. Bo wtedy jedzie nasza ekipa, się śmiejemy, że kuchennych rewolucji naszych i oni rzeczywiście tam mają tę wędkę, czasami ją widać tam w ujęciach i tak dalej. W meczu, tak jak na przykład, Zielona Góra Częstochowa, tam też nasza kamera była w parkingu, była przy naradzie, ale to była kamera ta feedowa tak zwana, czyli telewizyjna. I ma tylko ten mikrofon efektowy. Tam efektu akurat w Zielonej Górze, efektów dźwiękowych jest tyle dookoła pod tą blachą, że akurat nic nie było słychać. I myślę, że to było takie, powiedzmy, rozwiązanie pośrednie. Natomiast jakby ja sam czasami żartuję, podchodzę do tego z dystansem, bo wiem, że czasami też my potrafimy przegiąć w pogoni za informacjami, za obrazkiem dla kibica, tak? Z drugiej strony też nie zżymajmy się jakby... środowisko w parkingu, czyli w tym momencie, bo trochę stawiam, wiesz, siedzimy na barykadzie teraz, nie? Lubimy się, ale na robocie się ganiamy. No i ci ganiani na robocie też muszą pewne rzeczy zrozumieć, bo rzeczywiście, tak jak Paweł powiedziałeś, Żużel się skomercjalizował bardzo. Niektórym to odpowiada, niektórym nie, ale no, widać, że jednak jest chęć, są odbiorcy, czyli ktoś chce to oglądać, przybywa nowych kibiców Żużla, z różnych przyczyn pozytywnych, ale jest ich dużo i rzeczywiście kibice chcą to zobaczyć. COVID też trochę miał na to wszystko wpływ, bo był taki moment, że byliśmy jedynym źródłem, które mogło cokolwiek pokazać, czyli telewizja, no bo kibice nie mogli być na trybunach, nie mogli tam sobie podglądać w tych trybun, tam przy parku maszyn i tak dalej, więc jakby też gdzieś może pojawił się jakiś zbyt duży ślepy pęd, bo telewizja nie jest święta. Ja reprezentując, uważam, dobrą markę, też zgadzam się, że nie wszyscy są idealni. Natomiast jakby mówię, do czego zmierzam, Adam? Masz dużo racji i taki złoty środek, czemu nie?
Ale czyli myślę, pokażemy to może bez dźwięku, co, a może na efekcie. Wyłączenie dźwięku to zabierze tak 80%. Ale nie, to nie chodzi o za wyłączenie dźwięku, wiesz, w ogóle. Tylko może rzeczywiście bez tego mówienia z trensu stricte tych tekstów, napisy i tak się pojawiają, nie? Tam, no tak. Więc jakby tu myślę, że tak, no. Okay. Można się dogadać. No. Spróbujmy się dogadać. Spróbujemy się dogadać. Szkoda, że tu woda jest. Adam, zacząłeś już mówić trochę o Piotrku Pawlickim. Pokażmy planszę z naszej Sondy Speedway News, bo właśnie o Piotrka Pawlickiego prosiliście, żebyśmy o nim porozmawiali. Pawlicki w Grand Prix 2022, czy utrzyma lidera sekund. Teraz jest z Mikkelsenem, z tego co wiem, współlideruje. To drugie pytanie jest dobre. To 30%. Czy warto awansować do PG Ekstraligi? A to wrzucimy je w przyszłym tygodniu, może też. A to dobre jest. Wygra. Wracamy jeszcze raz do Piotrka Pawlickiego. Ostatni sek w Rybniku, teraz w Gdańsku mu nie poszło. No minimalnie nie awansował do tego półfinału, czy barażu, jakkolwiek to się tam nazywa, więc Mikkelsen odrobił sporo punktów, ale jak obserwujecie Pitera, dajecie mu szansę na powrót do Grand Prix? No to jest zawodnik, który ostatnie parę lat, no, można powiedzieć, próbuje przepoczwarzyć się, przepraszam za określenie, profesjonalnego żużlowca. On od początku startów na żużlu miał doskonałe wyniki, bo jest, można powiedzieć, naturalnym zawodnikiem. On na motocyklu bardzo dobrze jeździ technicznie, przez to czasami te jego sprzętowe gdzieś tam niedomagania były nadrabiane jego ambicjom i jego techniką jazdy. No niestety lub stety od początku kariery dość dobrze mu szło, dlatego nie musiał za bardzo pracować nad głową, a ostatnie lata, no myślę, że zastanowił się, że jakie są ważne elementy, które trzeba połączyć razem, żeby odnieść wynik w sporcie żużlowym i mocno nad tym pracuje, więc tu może być tak, że w każdym momencie te klocki zaczną do siebie pasować i te wyniki Piotra będą na takim poziomie, jak aktualnie jeździ Bartek Zmarzlik czy Maciek Janowski. No niemniej jednak można powiedzieć, że parę lat temu oni byli równorzędnymi zawodnikami. Teraz ta dwójka, o której wspomniałem, troszkę Piotrkowi odjechała, ale mówię, to może być kwestia 2 tygodni, a wyniki Piotra powędrują do podobnych zdobyczy, jakie mają teraz Bartek i Maciek. Ja absolutnie nie dyskutuję tym razem z trenerem. Piotrek ma silny charakter. On ma niesamowitą głowę. Tylko tą głowę czasami trzeba, wiesz, to jest tak po starcie, zaczyna motocykl na jednym kole, idziesz szlaczkiem, a później i stabilizujesz swój tor jazdy. I to jest trochę chyba tak z Piterem, który ma niesamowicie twardy charakter, tylko może... Nie wiem, że ktoś powinien z nim pogadać? Na stojąco i z zapartym tchem. Ale Peter nadal potrafi właśnie tak nas z butów wysadzać. Tylko musi to tak ustabilizować. Ustabilizować na wysokim tak, poziomie. Tak, dlatego ja mam szczerze mówiąc nadzieję, że no, nie przegapi tego momentu, żeby wrócić do Grand Prix, bo pewnie z każdym kolejnym sezonem może być trudniej. Teraz no, współlideruje. Wie, że ma to naprawdę na wyciągnięcie. Wiesz co, on ręki. Nie przegapi tego momentu. Pamiętajmy, że Piotrek od czasu, kiedy był w Grand Prix, no i trochę się sparzył, jest już starszym zawodnikiem, jakby jest bogatszy o kolejne doświadczenia. Jest, dobra, powiedzmy to wprost, rozsądniejszy. Tak, że raz utrzymał się w cyklu, raz wygrał turniej Grand Prix, więc myślę, że to jest idealny moment na to, żeby do tego cyklu powrócił i powrócił tak, jak debiutowali niektórzy z jego kolegów, czy Patryk, czy Bartek, że skończyło się to na podium. Ale w ogóle, skoro ocieramy się o temat Grand Prix, to zobaczcie, jakby stosunek zawodników doświadczonych w cyklu, którzy cały czas się liczą w walce o medale, nie mówię, że zawsze je zdobywają, a tych, którzy na fantazji zdobyli medal i nagle wypadli później, albo zdobyli ten medal, jeszcze gdzieś siłą rozpędu kolejny sezon czy dwa zaliczyli, a potem ich znowu nie było, tak? Więc jakby i czasami... Niektórym to doświadczenie, bo ja myślę cały czas, o, Artiom Łaguta, kolejny dobry przykład. Trochę na fantazji wjechał kiedyś do Grand Prix, wypadł z hukiem, ale jak już potem wrócił,
pięknie było, więc jakby, bo wrócił mądrzejszy. I jakby to jest też trochę z Peterem. Była ta fantazja, potrafił wygrać turniej. Wie, że potrafi to zrobić. Ma tę umiejętność. To nie była właśnie, to nie była fantazja. To było takie fajne flow. Takie, zaczęło to wszystko gdzieś się układać. Potem gdzieś z różnych przyczyn, nie wiemy jakich, się to może gdzieś tak troszkę wypadło to wszystko z odpowiednich torów. Ale Piotrek wie, że potrafi. I wierzy w siebie i myślę, że jak te problemy, bo to jest na 99% problemy sprzętowe, które wiadomo, że jak są Adam, prawda, problemy sprzętowe, to ta głowa też zaczyna inaczej chodzić, bo zaczynasz szukać, a może to jednak ja, a może to sprzęt i zaczynasz błądzić. Ja myślę, że jak tu ten bączek, ten taki, że tak powiem, samonapędzający się, jak ten bączek zostanie zatrzymany, to Piotrek znowu nas zacznie, że tak powiem, z butów wysadzać i będziemy mieć oczy jak spłotki i mówić, wow, to jest Peter. Tak, ja chciałbym jeszcze oglądać Petera. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Maciek Janowski go podjechał w Lesznie, bo dużo było zarzutów o to, że Piotrek się wykłada. I chciałbym oglądać takiego Petera Pawlickiego jak po ataku Maćka Janowskiego, czyli naprawdę fajnie utrzymał się na motocyklu, walczył dalej, taki zadziora, więc mam nadzieję, że takiego Petera będziemy oglądali, także takiego Petera będziemy oglądali w Grand Prix. Odpalamy telefon, bo prawie nam godzina już przeleciała tej pogawędki. Dzwońcie na 226-6556. Natomiast zanim dodzwoni się do nas pierwszy widz, to puśćmy wam trailer filmu Żużel. Czarna krew to nasze życie, miłość to nasz świat. Dalej, bracie, wygraj start. Bohaterom oddaj cześć. Żużel, żużel, o tym jest ta pieśń. Czarny sport, żużel ukradł moje serce. Czasem w serce wbija nóż. Czarny sport. Rytmiczna melodia. Czarny sport. No słuchajcie, ta piosenka, ale wpada w ucho. Ta piosenka mnie nie przekonuje. No, nie ukrywam, że mam pewne obawy co do tego filmu. Fajnie, że Żużel wchodzi na duże ekrany. I to mnie cieszy jak najbardziej. Natomiast... jeszcze tego filmu nie widziałem. 17 lipca chyba tak, wchodzi, 17 lipca, więc no nie mogę powiedzieć, że to nie jest pozycja, którą warto zobaczyć, ale no nie ukrywam, że jestem trochę sceptycznie nastawiony. A wam jak te muzyczne, Adam, ty rock'n'rollowiec, jak ten rockowy kawałek. Przez pryzmat tej melodii oceniać teraz film? No nie, no come on. Nie, no myślę, że utwór dobry, bo wpada w ucho. A, że może... całkowicie do Speedwaya nie pasuje, to inna sprawa, ale ważne, że coś wokół Speedwaya się dzieje i że po tylu latach posłuchy znowu jakiś, można iść do kin chyba po 30 paru latach, jak nie więcej, film o tematyce żużlowej, bo z tego co się orientuję chyba nie całkowicie o żużlu, więc myślę, tak, że... to jest fabuła, więc trudno tutaj mieć jakieś oczekiwania, jeżeli będziemy patrzeć to tylko z punktu widzenia takiego czysto żużlowego, tak? Ja się bardzo cieszę, że jest jednak wykonawca muzyczny, jest to muzyka, bo zawsze można było pójść disco polo, które muzykowo absolutnie nie jest, więc generalnie lepiej tak. Nie, ale ważne, że wpada w ucho i to już jest jakaś siła sugestii. Ale dobra, nie oceniajmy tego przez pryzmat utworu, który akurat może nam nie przypadł do gustu, a komuś przypadnie, tak? Mi najbardziej podobają się efekty specjalne i to, jak były kręcone, bo wykorzystane do tego były motocykle, fajne takie, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, wysięgniki, które równie dobrze mogą pomagać przy szkoleniu adeptów, tak? Bo, no tak, bo tam były konstrukcje budowane specjalnie dla aktorów. Tak, żeby też o tym słyszałem. Jak pochylić motocykl, jak go wyłamać i jeden z byłych żużlowców pięknie to operował i myślę, że to
to też trochę dla trenerów i dla środowiska żużlowego coś będzie do wyciągnięcia. Znaczy, pamiętajmy o tym, że zobaczmy, pamiętacie pierwsze informacje, kiedy pojawiły się zdjęciach pierwszych, no to było chyba 5 czy 6 lat temu, więc to też pokazuje, jak trudne było to do zrealizowania właśnie pod kątem efektów specjalnych. No wiadomo, że to jest fabuła i nie szukajmy tam nie wiadomo jakich realiów żużlowych, ale fajnie i ja się bardzo cieszę, że ten temat jest w fabule. Słuchajcie, mamy pierwszy telefon, zanim jeszcze oddam głos osobie, która się do nas dodzwoniła, to przygotowałem się, bo ja mam też, jeżeli chodzi o filmy, to chciałem wam coś pokazać. To jest coś, pozycja, która pojawiła się w zeszłym roku bodajże, czy dwa lata temu, w duńskich kinach. I to był dokument... A duńskich to nie, dobra. I to był dokument właśnie w duńskich kinach o tej wojnie Olsena, Nielsena oraz Gundersena. W zasadzie Olsen z Gundersenem versus Nielsen. Bardzo ciekawa propozycja. I ja naprawdę byłbym bardzo, bardzo zadowolony, gdybyśmy w Polsce taki dokument na dużym ekranie zobaczyli i właśnie poszli w taką tematykę. Więc zachęcam też do oglądania tego filmu na Twitterze. Możecie do mnie napisać, powiem, gdzie taki film można zdobyć. Ale teraz już oddajemy głos osobie, która się do nas dodzwoniła. Sorry, bo wiem, że czekasz długo. Cześć panowie, Dawid z tej strony. Cześć. Cześć. Ja na początek taka jedna mała uwaga do trenera Adama, bo tutaj przed chwilą słyszeliśmy, że to big zone są, jest kuchnia meczu i tak dalej. Ja chciałbym przypomnieć, że do tej pory tak naprawdę były, przynajmniej no jeszcze dwa lata temu, były konferencje prasowe i na tą konferencję musiał prasowy iść i zawodnik danej drużyny i trener. Tutaj jest big zone, można wysłać rezerwowego, można wysłać kierownika drużyny, można wysłać kogokolwiek. Więc no nie róbmy z tego, że zawodnicy są męczeni, bo czasem jest tak, że telewizja się spieszy, jest dosłownie po jednym pytaniu, na 2-5 minut i tego nie ma. Kuchnia meczu jest z jednego meczu z każdej kolejki, więc tak naprawdę jak popatrzymy, że jest 14 kolejek, 8 drużyn widzę, to tak naprawdę na każdy stadionie ta kuchnia meczu jest czasem raz w sezonie, czasem dwa razy w sezonie, trwało na 4-5 minut, więc też nie róbmy z tego, że można z tego wyciągnąć nie wiadomo jakie wnioski. To taka moja mała uwaga, bo mam wrażenie, że też zapominamy cały czas o tym, że dalej do parkingu nie mogą wejść dziennikarze po meczu, więc ci zawodnicy też nie są nie wiadomo jak męczeni. A z odbieraniem telefonów przez zawodników też pewnie, przynajmniej Michał, wiecie jak to wygląda, że no, czasem jest po prostu ciężko się dodzwonić i o cokolwiek poprosić. Tak? Więc no, nie róbmy z tych zawodników, jak, nie wiadomo jakich męczenników, jak oni są zmęczeni tymi mediami, bo i tak dzięki tej pandemii, tak powiedzmy, krótkalnie mają trochę szej. A pytanie do Michała, jako ty, jako pracownik stacji, a niekoniecznie osoba, która bierze udział w magazynie, jak odbierasz w ogóle osoby pana Leśka i to, jakie memy powstają z tego, jak on ocenia wszystkie sytuacje torowe? I czy w ogóle to tak, bo nie jest takim memem tego magazynu, który w porównaniu do innej stacji jest trochę bardziej profesjonalny? No i czy to jest w ogóle potrzebne, twoim zdaniem? Wiesz co, no, memem na pewno nie jest, znaczy na pewno jest memogenny, to powiedzmy sobie wprost, że pan Leszek jest taką bardzo charakterystyczną postacią tego magazynu, natomiast wydaje mi się, że chyba dobrze, że jest. No, wiadomo, że są kłótnie, dyskusje gorące w tym magazynie, sam miałem też przyjemność raz poprowadzić ten magazyn i też była gorąca dyskusja, natomiast wydaje mi się, że fajnie i dobrze, że jest... ktoś, kto reprezentuje ciało sędziowskie, ciało w tym momencie regulaminowe i wyjaśnia nam. Ja nie oceniam, czy w sposób udolny, czy nieudolny, bo nie było chyba jeszcze, no może było kilka programów, w których wszyscy byli jednoznacznie zgodni, że tak, okej, to jest tak powiem, życiowy przepis wynikający z jakiejś logiki uprawiania sportu żużlowego i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że dobrze, że jest. Bo gdyby nie było pana Leszka, tak jak go nie bywało w latach wcześniejszych, no to znowu te dyskusje gdzieś jeszcze bardziej by rosły, jeszcze byłyby większe i te kłótnie byłyby większe. Tu przynajmniej mamy jakiś, jeżeli nie zyskujemy 100% wyjaśnienia, z którym się zgadzamy, to przynajmniej mamy jakiś punkt odniesienia, od którego możemy te takie odchylenia gdzieś mieć w tych dyskusjach, ale mimo wszystko zawsze możemy to skwitować, że jest jakiś trzon i od tego zaczęliśmy chyba nawet jeden z pierwszych naszych programów, że to też nie jest tak, że pan Leszek jest alfą i omegą, albo że sędziowie wiedzą, mają wiedzę raz i koniec. No, to wszystko ewoluuje i potem przyjdzie, skończy się ten sezon, przyjdzie zima i oni przez 2-3 miesiące, oni, czyli osoby odpowiedzialne za regulamin i tworzenie też ocen i pewnego rodzaju interpretacji regulaminowych, też będą siedzieć i się zastanawiać, bo oni też widzą, że żużel odjeżdża czasami i są sytuacje,
o których byśmy 2-3 lata temu nie dyskutowali. I tu akurat możesz mi wierzyć i wszyscy możecie wierzyć, że po takim magazynie, że pan Leszek dobrze z anteny nie zejdzie, już dzwoni i już się umawiają, już są kolejne i w każdym takim tygodniu są jakieś dialogi, rozmowy. No właśnie, widzisz, bo problem może polega na tym, że nie zdążą wymienić się tymi telefonami między sobą ci ludzie, o których mówiłeś, ale już poszło to na antenie, tak? Mhm. Bo czasami to, co być może jest powiedziane w niedzielę, w środę byłoby to całkiem inaczej powiedziane lub zinterpretowane. Więc ja myślę, że czasami może zbyt mało czasu jest na tą analizę i później po magazynie no, różnie w kraju zaczynamy interpretować sytuację. Tak? Inaczej zawodnik na to patrzy, usłyszał interpretację no i później na tym wyciąga wnioski podczas jazdy. Ja myślę, że troszkę za gorąco, tym bardziej, że czasami, kiedy te dyskusje tam zaczynają trwać, no to zbyt wiele z nich nie idzie wyciągnąć. No przynajmniej no ja tak mam czasami problem. Krzyczą za bardzo do siebie panowie, to się zgodzę, przekrzykują się, natomiast... Albo każda sytuacja jest inna, wiesz, albo... Może ja myślę, że naprawdę wynika... troszeczkę sobie skomplikowaliśmy, bo to jest naprawdę bardzo prosta dyscyplina i problem polega tylko na tym, że jak zbyt inteligentni ludzie biorą się za proste rzeczy, to czasami ta droga jest trochę za długa. Lepsze jest wrogiem dobrego, to też się z tym zgodzę. I może tu jest kwestia też tych dyskusji, wynika stąd, co Krzysiek Cegielski bardzo często podkreśla, że i on mówi to wprost, panie Leszku, skoro dzisiaj była taka sytuacja i została ona według pana oceniona dobrze, tak jak powinna być, to dlaczego tydzień temu była taka sama sytuacja i ona została oceniona źle, albo nawet jeszcze lepsze hity są, jak masz mecz o 16, czyli ten, na który najczęściej ja jeżdżę, jest jakaś decyzja i my mamy gdzieś też w głowach jakąś tam interpretację i na antenie zaczynamy o tym opowiadać, analizować, bo czym nagle jest buch, decyzja sędziego 180 stopni, no to my zaczynamy się pocić i trochę się zastanawiamy, no dobra, no okej, trudno, poszło na antenę, no lecimy dalej, ale wiesz co, ale potem znowu w tym wieczornym meczu jest idealnie taka sama sytuacja i decyzja jest taka, jak wszyscy powinniśmy myśleć, że powinna być. Muszę, więc tu zgodzę się, że wam, przez to dużo tych dyskusji... Przerwać, bo mamy kolejny telefon, ja tylko takie powiem, ujednolicenie tych jak ten żużel wyglądał kiedyś, że tak dużo nie dyskutowaliśmy o tych kontrowersjach. Nie było i też, tak mediów rozhulanych. I też druga rzecz jest taka, co z tej rozmowy wynika? Czy mamy jakieś efekty? Czy są jakieś zmiany? Czy ten regulamin staje się dla nas jasny? Albo czy sędziowie zachowują się w inny sposób? Mamy kolejny telefon, kto się do nas dodzwonił? A, dzień dobry, witam, z Bydgoszczy. Cześć. Dobry. Pozdrawiam panie Adamie. Moje trzy rzeczy, że tak powiem. Pierwsza rzecz jest taka, no pan Adam ostatnio mówił 2 tygodnie temu, że nie ma toru bez lania wody i to się, jak widać, potwierdziło na Smoczyku. Drugie moje, może nie pytanie, tylko prośba do pana Adama, bo wielu kibiców nie zdaje sobie sprawy, jaki jest koszt przygotowania zawodnika do zawodów i kosztów samych zawodów, bo wiele osób na przykład Starnowo ostatnio pisało, że tam gdy przyjeżdża, nie dostaje pieniędzy, to nie jedzie. Opony, oleje, streje, wszystko i tak dalej, plus minus, jakie to są koszty. I drugie moje pytanie, króciutko, co panowie sądzą o tym, że jest przerywany bieg, wszyscy startują bez mikroruchów, nanoruchów, ktoś wygrywa start, prowadzi, przerywany jest bieg, okazuje się, że wszystko było w porządku, a w powtórce przyjdzie czwarty. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pan Adam? Pan Adam. I od czego? To od mikroruchów może. Jednak myślę, że od siebie zacznę. No, ciężko jest to wszystko teraz poogarniać, no ale znowu wracamy do historii i na pewno znowu będą się ze mną niektórzy ludzie nie zgadzać, ale to sędzia decyduje, kiedy zwalnia maszynę startową. I kiedyś zapis był wyraźny. Start do wyścigu odbywa się ze startu stojącego, czyli kiedy zawodnicy są w bezruchu. I wtedy nie było to precyzowane, czy przed tym startem on się może ruszyć, czy się nie może ruszyć. Jeżeli po zielonym świetle on się rusza, to nie muszę przerywać procedury startowej, jeżeli wytrzymam zawodników do momentu, aż będą stali w miejscu. No, kiedyś paliły się sprzęgła, więc zawodnicy mieli koszty coraz większe, więc tych ruchów było coraz mniej. Myślę, że kiedyś też był problem startu lotnego,
ale nie za bardzo wiedzieliśmy, jak to ugryźć. Ten przepis został rozpisany i gdzieś zaczęliśmy się w tym wszystkim motać. Jeżeli sędzia wytrzyma wszystkich zawodników, każdy z zawodników będzie miał świadomość, że start będzie wtedy, kiedy wszyscy będą stali równo, to nawet jeżeli ja zjadę z tej górki, czy zacznę się toczyć, to ja będę miał świadomość i ten zawodnik z boku też będę miał świadomość, że dopóki ja jestem w ruchu, to pan sędzia nie puści tej taśmy. A jak ją puści, to musi przerwać ten wyścig, tak? No chyba, że no teraz znowu jest o tym, że zawodnik się sam ukara. No też jak to sprecyzować? Kiedy zawodnik się sam ukara? Kiedy po tym oszukanym starcie, czy tam ukradzonym starcie jest ostatni? Czy samo ukaranie to jest wtedy, jak on się rusza i wystartuje na dwa razy? No przepis mówi, że musi być czwarty z wyjścia z łuku, tak? No tak, no to samo ukaranie, to wiesz, jest ten moment, kiedy jest taśma jeszcze na dole. Tylko musimy pamiętać, że momenty... Wtedy idzie taśma w górę i on zostaje na starcie, wiesz, no to jest tak najbardziej czytelny przykład samoukarania, nie? No, ale jeżeli mamy końcówkę zawodów i mamy, że któreś pole wygrywa 70% startów, a zawodnik z tego pola ruszy się, czy wystartuje na dwa razy, przegra start z zawodnikiem z drugiego pola, które jest najgorsze tego dnia... No to i tak się sam ukarał. No to myślę, że to już jest wystarczająca kara, tak? Bo jeżeli damy mu jeszcze raz szansę poprawnego startu, no to on prawdopodobnie już nie popsuje tego startu z tego najlepszego pola, tak? A tu wyraźnie zawodnik z drugiego pola zostanie poszkodowany. No, dlatego trochę trzeba te niektóre rzeczy uprościć, a niektóre uprecyzować. No bo... Koszty przygotowania do zawodów, sam na przyjazd. No to też w zależności od jakiej ligi, ilu zawodnik zatrudnia mechaników, no ale jest to około 2000 zł, kiedy policzymy no, godzinę pracy mechanika, paliwo, opony, amortyzację sprzętu żużlowego, oleje do tego wszystkiego, no czy chociażby przygotowanie motocykli, no to myślę, że 1500, a 2000 to są takie minimalne koszty. Jeszcze było pytanie o lanie wody, że nie ma... Że nie ma toru bez lania wody. No... Widzieliśmy mecz w Lesznie. No ciężko jest zagęścić materiał sypki bez związania się, tak. Jak ciasto nie urobisz z samej mąki. Czekamy na wasze kolejne telefony. Dzięki za te ale ciekawe pytania. Ale jedna rzecz a propos tych ruchów jeszcze, tych startów, bo ja mam cały czas w głowie to, co po zeszłym sezonie właśnie było powiedziane. Mamy trzeci telefon. Nie ma mikroruchów w tym sezonie. No jakby nie ma tego hasła. Jakby zawodnik teoretycznie powinno być tak, jak Adam powiedziałeś, czyli rusza się, nie rusza się, koniec. Trzeci telefon. Kto się do nas dodzwonił? Cześć, Marek z Wrocławia. Cześć. Cześć. Ja mam trzy tematy. Po pierwsze, co sądzicie o tym, że mecz w Grudziądzu w tym tygodniu się nie odbył? Pomimo tego, że pogoda była, z tego co ludzie pokazywali jakby na Twitterze, plus jest wypowiedź prezesa z Torunia, że tor został specjalnie rozbronowany i jakby celowo zostało to zrobione, żeby nie nadawał się do jazdy w niedzielę. To pierwszy temat. Drugi temat mam takie pytanie, czy przygotowanie toru do ścigania w Polsce to jest jakiś rocket science, czy to jest coś strasznie skomplikowanego, bo mamy szlagiery, które jedziemy gęsiego, po prostu nie ma widowiska i jak mamy wobec tego pozyskać dla żużla nowych kibiców, którym jakby coś możemy pokazać. Być może jakimś rozwiązaniem byłoby to, że jedynym atutem gospodarza są po prostu kibice, natomiast ktoś z zewnątrz powinien przyjeżdżać i te tory szykować, jeśli to nie jest nic strasznie skomplikowanego. I ostatni temat, co sądzicie o pierwszych plotkach transferowych, które się pojawiają i czy to jest realne, żeby Bartosz Marzik przeszedł z Gorzowa do Lublina, mówi się o kwotach 3 milionów złotych, czy to w ogóle w żużlu jest w tej chwili możliwe, jest realne i co wy o tym sądzicie? Dzięki serdecznie, nie odblokuję linii, pozdrawiam. Dzięki za twoje pytania. Pokażmy, bo mamy zdjęcia przygotowane z Grudziądza, jak wyglądała pogoda chwilę przed planowanym rozpoczęciem meczu. Widzimy, że tam chmurzyło się, ale w godzinie rozpoczęcia meczu nie padało jeszcze. Wiemy, że zaczęło padać. Była także odpowiedź prezesa PGE Ekstraligi, jak tor wyglądał 24 godziny przed meczem. To było wrzucone tak zdjęcie na Twittera przez Wojciecha Stępniewskiego.
Mi się zawsze trudno odnosić do tego typu teorii, czy by został zbronowany ten tor, czy nie. Machasz, Michał, mów. Tak, macham, bo ja mam tu jednoznaczne zdanie na ten temat. Zadziałały procedury, które miały zadziałać, a nie możemy mieć pretensji do pogody, do deszczu, że pada, albo do aury, że jest zmienna. Dzisiaj siedzimy, jest godzina tam po czwartej i ta pogoda jest tak zmienna, że za chwilę możemy wyjść i przed tym naszym słynnym biurowcem na 30 piętrze w Warszawie wyjdziemy na zewnątrz i walnie burza. I, a prognozy ci tego nie zapowiadają, więc nie róbmy jakby gdzieś zagadnienia z czegoś, co nie powinno być zagadnieniem. Jakby nie doszukujmy, może ktoś pomyśli, że gadam naiwnie, bo wiadomo, w jakiej sytuacji jest Grudziądz, wiadomo, w jakiej sytuacji jest Toruń. No teraz to już w ogóle Grudziądz z tym nikim, no ale to była sytuacja jeszcze przed nikim, tak? Przed tą sprawą Pedersena. Natomiast ja bym nie szedł aż tak głęboko w tego typu dyskusje. Są procedury, które w Ekstralidze, trzeba przyznać, działają. I wielokrotnie na meczach to powtarzamy. Nie można mieć pretensji do deszczu, że pada. Mówiąc najprościej, a ile razy zdarzało się tak, że była piękna pogoda? Sam pamiętam, parę lat temu jedziemy do Zielonej Góry. Palnik, o Jezu, jeszcze gorszy niż dzisiaj. Jesteśmy, dojeżdżamy na tą ostatnią stację benzynową w Zielonej Górze, to obok stadionu, żeby jeszcze tam kupić wodę, bo już nam się skończyła w samochodzie. No jeden z takich wyjazdów w ogóle już, a nikt tu nie był dzień po. Po prostu było tak gorąco. I wchodzimy do budynku stacji i nagle w ciągu 45 sekund przychodzi taka ulewa, która odwołuje ten mecz. A nie zapowiadały tego prognozy. Wtedy nie było tych procedur w ogóle jeszcze, żeby było weselej. Więc nie, ja bym się tu nie doszukiwał jakiegoś drugiego, trzeciego dna. Jest procedura, tak wyszło, że niestety tam wyszło słońce, że tam akurat nie padało, ale zapytajcie się gdańszczaninie, co się działo w Gdańsku, tak? Tam w Trójmieście przecież też burze przechodziły i istniało realne zagrożenie, że przyjdą do Grudziądza. Fakt faktem, że nad torem w ogóle jest jakaś taka aura ciekawa, że w jednym miejscu Grudziądza może nie padać, być sucho, a akurat nad torem pada. No, to jest też kwestia, podobno rzeki mają to do siebie, a tam przecież rzeka płynie i to całkiem sporo. Mamy zaraz ostatni telefon, Adam, jeszcze czy 3 miliony za kontrakt w Polsce to jest realna kwota? No, jeżeli ma się państwowych sponsorów, to myślę, że tak. No, to jest odpowiedź, która myślę, że satysfakcjonuje rzeczywiście. A nie drażnią wiemy... w ogóle te plotki transferowe? No, zasada nie drażnią, NBA ale z drugiej fajna. Strony, ale wiesz, z drugiej a strony jak zrobione w NBA? Mówi się, że tylko dopowiem, że na mówi się o tym, że już, że na pewno w tym momencie już rozmowy są, co się wydarzy, kto będzie jeździł w przyszłym sezonie. I to ja nie wierzę w to, że zawodnicy czy menedżerowie już takich rozmów nie rozpoczęli. Natomiast czy kwota 3 miliony jest realna? Myślę, że jest realna, a może niebawem będzie jeszcze większa. Wiemy, że będą większe pieniądze. Tutaj mówimy na pewno o Lublinie, który wiemy, że najbiedniejszym klubem nie jest, więc moja intuicja mi mówi, że takie pieniądze w Żużlu już się pojawiają. Tak, natomiast no, te słynne magiczne pieniądze z kontraktu telewizyjnego przyszłorocznego, pamiętajcie, że one są tam ściśle określone, tak, na co tak, mają iść, więc to też nie jest tak, że wolna Amerykanka. Ostatni telefon. Kto się do nas zadzwonił? Dzień dobry, Marek z Gdańska. Ja mam takie pytanie propos pożyczania sprzętu wśród zawodników. Jaka istnieje kultura, jak to wygląda na przykład, dlaczego jeżeli Jack Holder jedzie na świetnym sprzęcie, jest nominowany do biegów w 14, powiedzmy 15 biegu, tak, Chris jest nominowany, jego brat do 14, dlaczego, czy mógłby w ogóle pożyczyć sprzęt, czy nie ma takiej możliwości, bo pamiętam w zeszłym roku chociażby mecz Wrocławian, gdzie Maciej Janowski pożyczał sprzęt Chrisowi. Także chciałbym taki temat poruszyć, właśnie pożyczenia sprzętu, jak to wygląda. Dzięki za to pytanie. Na pewno też tutaj nawiązujemy do czasów Tomka Goloba i jego jazdy w lidze, gdzie ten jego motocykl to między boksami był żonglowany. No, pół drużyny czasami potrafiło przejechać na jego sprzęcie. Tak, tylko był chłodzony i tankowany i jechał dalej. No, często pożyczamy motocykle, no, nie zawsze też w trakcie meczu jest to łatwo zrobić, bo tak jak w przypadku na przykład Tobiasza i Brady Kurca w Glasgow, no to zabiera się swoje siedzenie, swój hak i resztę można powiedzieć, każdy motocykl idzie bardzo szybko dostosować do indywidualnych potrzeb zawodnika. No, w czasie meczu
troszeczkę jest gorzej, tak? Bo w przypadku na przykład Jacka Holdera, który jest dość niskim zawodnikiem, jakby miał pożyczyć motocykl Tobiaszowi Musielakowi, to mógłby być mały problem z przystosowaniem się, ale czasami takie rzeczy działają, ale też często jest tak, że zawodnik, który miałby pożyczyć od kogoś ten motocykl, no często ma obawy, woli jednak swój, bo jechał w wyścig poprzedni, nałożył jakieś korekty i czasami to trzeba po prostu albo zmusić do tego zawodnika, albo czasami wynika to z potrzeby chwili i okazuje się, że ta zamiana dopiero otwiera oczy temu zawodnikowi, który dany motocykl pożyczał i później mamy, że ktoś szybko odnajduje swój sprzęt po tym, jak przejechał się jeden wyścig na kogoś innego motocyklu. No i nie zawsze jest to też takie łatwe do opanowania. Muszę, przepraszam, twoją historię z krampem. No, bo ty akurat miałeś też sytuację. To też historia, która mnie nauczyła wiele i dzięki tej historii być może zostałem też mistrzem Polski. Bo... No bo powiedzmy, że ty na motocyklu gdzieś na krampa w Anglii, tak? W Szwecji, podczas Ligi Szwedzkiej. Sorry, Szwecji. No, ja zawsze moje motocykle tak się sprawowały, żeby no, nie robiły krzywdy i żeby mi się wygodnie podróżowało. I na tym ten mój żużel polegał. No, niemniej jednak, kiedy wyjeżdżałem do chyba mojego pierwszego wyścigu w meczu Ligi Szwedzkiej, moja maszyna zdefektowała. No, druga była zapasowa, więc nie zdążyła sama przyjechać. A w tym momencie w bramie pojawił się Jason Kramp ze swoim motocyklem. No i przekazał mi też instrukcję obsługi tego motocykla, powiedział, trzymaj daszek nisko. No i całe szczęście, że to powiedział, bo tak już bym pewnie zakończył ten wyścig na pierwszym łuku, ale z pierwszego łuku wyszedłem tylko dzięki temu, że daszek pochyliłem nisko i trochę w lewo, udało mi się nie zahaczyć o bandę, ale zjechałem, no motocykl bardzo szybki, w wyścigu zresztą chyba brał udział Tomek Szanowski i Sebastian Ułamek. No... Nie miałem tylko pomysłu, jak ich wyprzedzić, no bo troszkę walczyłem z tym motocyklem. Nie udało się ich wyprzedzić. Zjechałem z tego wyścigu tak zmęczony, że chyba już nie zdobyłem nawet punktów w tym meczu. Ale nauczyło mnie to jednego, że motocykl to niestety musi jechać do przodu, a zawodnik musi mu nie przeszkadzać, jeżeli chcemy odnosić sukces. Godzina 20, mówimy stop. To był 12 odcinek Parku Maszyn na antenie kanału sportowego. Michał Łopaciński, Adam Skórnicki, dzięki. Dziękuję. My przypominamy, że dzisiaj po półfinale Anglia-Dania, Hyde Park, Krzysztof Stanowski oraz Igor Lewczuk. Może 23, jak będzie dogrywka karny, to trochę później. Zapraszamy na Hyde Park. My z Parkiem Maszyn widzimy się w przyszłym tygodniu. Już wiemy, że to będzie poniedziałek, godzina 16. Do zobaczenia. Biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno.